Cześć, tu Ernest, a to jest sezon pierwszy, rozdział trzeciego. W tym filmiku zapoznam was z nowościami po drugiej stronie świata Fortnite oraz nadchodzącymi zmianami. Fortnite przeniesiono na Unreal Engine 5, najnowszą wersję silnika Epic Games. Dzięki temu gra jest bogatsza w szczegóły w jeszcze ładniejszym oświetleniu. Słuchajcie, niektóre drzewa, dokładnie te, teraz się dosłownie ścina. Po oderwaniu z korzeni drzewo wpada w ręce fizyki. Ścięte drzewa można dalej obskubywać zwierakiem i naprowadzić je do strumienia wody. W rzece zachowują się jak tratwy. Nie ma żagle, ale od czego jest zbierak? Zobaczcie, jakie to szybkie. Poza tym skutecznie niszczą budowlę, a nawet przeciwników. Jednak to wyjątkowo niezręczna broń? Dalej, wślizgi są nową funkcją, która fundamentalnie zmieni to, jak poruszamy się w grze. Kombinacja sprintu i kucnięcia aktywuje wślizg, dzięki któremu przyspieszymy i unikniemy wrogiego ognia. Wślizg najlepiej działa oczywiście na zboczach, ale na płaskim gruncie też są bardzo przydatne. Ogólnie ślizganie działa niesamowicie i nie mogę się doczekać akcji, które z nim powstaną. Twórcy gry przetasowali nasz arsenał. Znajdziemy tu teraz pistolety w klasach od szarej do legendarnej, nowe PM z przednim uchwytem, które w porównaniu do poprzednich mają lepszą celność. To pierwszy sezon, w którym nie znajdziemy ani emek, ani skarów. Zostały one zastąpione przez dwa całkowicie nowe karabiny. Karabin sztormowy strażnika strzela ogniem pojedynczym. Nie grzeszy szybkostrzelnością, ale w zamian oferuje wysokie obrażenia i celność. Drugi karabin to oparty o technologię siódemki MK7. Wyposażony w celownik holograficzny, który wprowadza nas w perspektywę pierwszej osoby. MK7 oferuje bardzo wysoki współczynnik obrażeń na sekundę. Ta broń w połączeniu z dobrym celem i opanowaniem odrzutu daje niszczycielski efekt. Stare, dobre snajperki powróciły w nowym wydaniu i jak już pewnie wiecie, zadają wysokie obrażenia, ale tym razem mają 3 naboje w magazynku zamiast jednego jak kiedyś. Snajperki i karabiny szturmowe zdecydowanie grają pierwsze skrzypce w tym sezonie. Strzelba pompka nas niby nie opuściła, ma teraz nowy wygląd, jednak minusem zwykłej strzelby jest opóźnienie między strzałami i czas przeładowania, ale co ciekawe, da się z tą strzelbą zrobić double pompę. Do kategorii broni na blisko zawitała jeszcze strzelba automatyczna. Coś dla fanów Tacticala, niestety ona również ma słaby czas przeładowania, dlatego warto trzymać w ekwipunku coś szybkostrzelnego, aby zasuplementować strzelbę. Zauważcie, że wskaźniki trafień strzelb na celowniku wyróżniają teraz żółtym kolorem kule, które trafiły w głowę przeciwnika. Następną nowością są namioty. Namioty to takie połączenie przenośnego ogniska i dodatkowego miejsca w ekwipunku. Pojawiają się one najczęściej w najmniej spodziewanych miejscach luzem albo w budynkach. W namiocie można chomikować itemy, w tym nawet mityki, i korzystać z nich między meczami, co brzmi trochę OP. W pojedynczym namiocie są dwa miejsca na itemy, a trzecie można wynająć używając sztabek. Są one bardzo przydatne i co fajne, tuż po wygraniu meczu mamy kilka sekund na schowanie przymiotów na następny mecz. Wiecie, jakąś legendarną strzelbę, snajperkę czy karabin? Ale trzeba to przetrenować, bo ja raz na przykład dałem plamy. Namiot służy nam jeszcze do odpoczynku. Całą drużyną można się schować i wyleczyć punkty zdrowia w szybkim tempie. Niestety burza zbija punkty wytrzymałości namiotu. Po wyspie zostało porozrzucane nowe leczenie. Med Mgiełka leczy punkty zdrowia tak długo, jak ją rozpylamy, do wyczerpania zapasów. A można to robić również w ruchu, biegając czy skacząc. Przyciskiem do celowania można nakierować leczący pyłek w stronę swoich towarzyszy. W grze zadebiutował również sok Żłob, który po wypiciu leczy zdrowie do pełna. Po wypiciu lepiej się schować, ponieważ efekt leczący zostanie przerwany po otrzymaniu obrażeń od przeciwnika. Dlatego w burzy są do niczego. Dla nas wyspa to nowość, ale jest ona od dawna zamieszkiwana przez siódemkę i uwolnionych nią mieszkańców pętli. Porozmawiajcie z postaciami na wyspie, na przykład z Jonesim z bunkera u Jonesich, by wymienić sztabki na towary oraz usługi, jak w poprzednich sezonach. Warto odwiedzić porucznika Johna Lame. W jego malutkiej stajni zawsze stoi lama, ale zanim ją naskoczycie, przygotujcie jakąś broń. Same zbieraki nie wystarczą. Skacząc z bossa bojowego na wyspie od razu, rzuca nam się w oczy potężny pomnik fundamentu zbudowany na jednej z wysepek. Fundament zwrócony jest w stronę ukrytego domu siódemki. Znajdziemy tu przybysza, naukowca i fundament, którego polecam nie wkurzać. Nie otworzy do nas ognia bez powodu, ale samo złe spojrzenie gra mu na nerwach. Ma mnóstwo HP, ale ma problemy z trafieniem nas, gdy stoimy w miejscu. Wtedy wyciąga skałę. Jeśli macie harpun, to bardzo łatwo jest go zlikwidować z wysokości. A warto, ponieważ można z niego uzyskać specjalną wersję karabinu MK7 w wersji mitycznej, charakteryzującego się nieco większą szybkostrzelnością niż w wersji podstawowej. Poza tymi członkami siódemki, patrolują tutaj również wartownicy i tak jak na wyspie po drugiej stronie UR miało swoje obozowiska, tak wyspa po tej stronie należy do siódemki. Po całej wyspie są rozsiane ich obozowiska. Jest ich oczywiście 7. Tam również patrolują wartownicy, a pod ziemią są skarbce. W tym sezonie jednak nie ma kart dostępu. Fortnite postawił tym razem na współpracę. W trybach trio i oddziałach musi wstawić się każdy towarzysz. Co nietypowe, nawet w trybie solo, skaner skarbca wymaga dwóch graczy.
można spróbować stworzyć tymczasowy sojusz z przeciwnikiem, albo powalić i zanieść wartownika do skarbca. Zaliczają się również wynajęte postacie, jak na przykład agent Jones, który ma szansę pojawić na obozowisku, ale to, na którym się pojawi, jest losowe. Jest jeszcze jeden sposób. Kurczaki! Tak, nawet kurczaki i inne istoty biologiczne są brane pod uwagę przez skaner. Na obozowiskach są też generatory szczelin. Zawsze są tu 3 szczeliny, które służą nam do szybkiej rotacji. Skupienie na współpracy przejawia się również w innych regionach rozgrywki. Grając w trójkach czy oddziałach, można teraz wspólnie podnosić powalonych graczy, co znacząco przyspiesza ten proces. Tak samo w przypadku restartowania w furgonetce. Swoją drogą, furgonetki na tej wyspie zostały ulepszone przez 7. Zrestartowani gracze wracają do gry poprzez szczelinę, formującą się nad furgonetką. Poza tym można wspólnie otwierać sejfy, będąc powalonym da się teraz szybciej poruszać, używać tyrolek, otwierać skrzynki, podnosić i upuszczać przedmioty w ekwipunku oraz oczywiście otwierać drzwi. Nie da się jednak na przykład odpalić ogniska. Mogliście też zauważyć, że nie da się budować w dużych drzewach. To na szczęście tylko błąd, który zostanie wkrótce załatany. Wróciły Epic Chesty, znaczy były one już w poprzednim sezonie, ale używały tekstury zwykłej skrzynki. Miejcie na uwadze lodówki turystyczne. Można je teraz otworzyć i wypada z nich zawsze leczenie. Wszystkie te przedmioty i zmiany, z wyjątkiem tych z drzew, pomogło nam w zdobyciu królewskiego zwycięstwa, które w tym sezonie wynagradza nas nie tylko kozacką parasolką fundamentu, ale i również specjalnym wyróżnieniem. Zwycięzcy meczu teraz otrzymują świecące złote korony, które przenoszą się na następny mecz, aby każdy wiedział, z kim mają do czynienia. W trybach solo koronę otrzymuje 4 najlepszych graczy, w parach 2 najlepsze drużyny, a w trójkach i oddziałach drużyny na pierwszym miejscu. Po wygraniu meczu niosąc koronę, czyli musimy wygrać mając już koronę, otrzymamy wyjątkową emotkę, na której wyświetla się nasze wyróżnienie i liczba koronowanych zwycięstw w tym sezonie. Korona spada z głowy zlikwidowanych graczy. Wtedy będzie czekać, aż ktoś inny ją podniesie. Zmian doczekał się również system wyzwań. Wyzwania są teraz jasno podzielone i nie wysuwają nas już w poszukiwania postaci na wyspie. Zaktualizowano również wygląd bocznego menu na ekranie głównym. Na liście znajomych widać teraz, kto ma karnet albo jest członkiem ekipy, w jakim regionie gra i nie tylko. To jest testowa wersja nowego interfejsu i na dzień dzisiejszy jest aktywna u połowy graczy. W dalszej części sezonu pierwszego będziemy mogli zaobserwować efekty błyskawic i dać się ponieść tornado, by wystrzelić się z nich jak z procy. Shinan doszukał się w plikach gry wzmianek o tym, że tornada będą najpóźniej w 6 tygodniu sezonu, co wiemy dzięki wyzwaniom. Na polu bitwy tego tygodnia powinny zawitać jeszcze wyrzutnie flar. Z wyzwań w plikach gry dowiedzieliśmy się również, że ogromne dinozaury, które pojawiły się na zwiastunach sezonu pierwszego, powinny być już w 7 tygodniu sezonu. Kurczę, naprawdę one są przeogromne. Ciekawe, czy będzie można je ujeżdżać. W przyszłych wyzwaniach są jeszcze wzmianki o granatniku, nowej przekąsce w postaci pudełka pizzy, którą będzie można się podzielić, maślanych jagodach, to może być nazwa kodowa dla leczącej sierbowej fontanny ze zwiastuna tego sezonu, skrywa się jeszcze wersja obecnej mapy bez białego puchu. Po zakończeniu tegorocznego eventu świątecznego śnieg będzie powoli znikał z wyspy. Kolejną nowością nadchodzącą na ten sezon są miotacze pajęczyn Spidermana, które oficjalnie mają wejść 11 grudnia o 16:00, ale z jakiegoś powodu były one dostępne przez kilka godzin w trybie areny. Nie da się już ich niestety zdobyć, ale zanim się zmyły, mogliśmy się przekonać, że warto na nie poczekać. Mitykiem Spidermana możemy huśtać się po wyspie, ślizgać za samochodem, złapać się z rzutu, przyciągać itemy. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że miotacze pajęczyn będą dostępne m.in. u Mary Jane, bardzo bliskiej znajomej Spidermana, więc możemy spodziewać się nadejścia skina tej postaci. Póki co muszą nam wystarczyć pajęczyny Spidermana na wyspie. Fortnite zapowiedział też nadejście 2 skinów z gry Gears of War, innego tytułu Epic Games, które powinny zawitać do sklepu jeszcze w tym tygodniu wraz z wyzwaniami. Spodziewajcie się również powrotu Marshmello. Na zwiastunie możemy zobaczyć jego nowy, czarny styl, reagujący na dźwięki w grze. Do tego w grze zbierak i lotnia z jego sklepowego zestawu otrzymały nowe, czarno-złote style. Sam Marshmello niestety jeszcze nie. W zakładce sklepu za to znajdziemy fałdolce w jeszcze niższych cenach. A 13 grudnia pojawi się nowy pakiet startowy. W zestawie znajdzie się 600 fałdolców, strój, lecak i zbierak w cenie 14 zł. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.